No już jesteśmy z powrotem i w ogóle nie bolało. 507 964 253 507 964 253. Proszę Państwa, a bo ja zapomnę. Zespół naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego zbada efekty podawania różnych szczepionek przeciwko COVID-19 w ramach dwóch dawek. Korzyści z takiego podejścia miały wykazać badania na zwierzętach. Jak stwierdził w wywiadzie dla czwartego programu radia BBC profesor Matthew Snape z Oksfordu, istnieją przesłanki, żeby sądzić, że mieszanie różnych szczepionek mogłoby wzmocnić ich efekt. Badania na zwierzętach wykazały lepszą reakcję przeciwciał z takim mieszanym schematem tych szczepionek i tak dalej. 7 milionów funtów na to przeznaczają. Ja bym powiedział tak, ja się nie znam na tych szczepionkach w ogóle. Natomiast jeżeli chodzi o mieszanie, wracałem kiedyś z Moskwy pociągiem. No, to jest teoretycznie długa podróż, ale ona u mnie przebiegała tak, że być może ze względu na to, że mam taką na pewno, prawda, ujmującą osobowość, to zaprzyjaźnił się ze mną pan wagonowy. Pan wagonowy to jest taki odpowiednik pani etażowej. Pani etażowa w ruskim hotelu pilnuje porządku na każdym piętrze. Każde piętrze ma swoją etażową. A wagonowy to jest taki ktoś, no że jak czuwać musi żołnierz, żeby nie przeszkodził wróg, to on właśnie pilnuje tego wagonu. Każdy wagon zaplombowany, okna w tym wagonie też zaplombowane, żebyśmy, Boże broń, nie wyskoczyli i nie zostali tam u przyjaciół. W każdym razie to się długo jedzie. Ło. Zaprosił mnie ten pan wagonowy, no tak mnie polubił, do tego swojego przedziału służbowego, wyjął flaszkę, dwie szklanki i rybę. Ryba była, no to jest dzisiaj bardzo popularne takie sushi, ryba była wędzona teoretycznie, to znaczy ona zaraz po tym, jak już ją odłowili z tego potoku, to poleżała sobie na kamieniu i taka przypalona słoneczkiem, troszkę osmagana wiaterkiem, ale no bądźmy dorośli, myśmy tam nie przyszli jeść, tak? Także po tej pierwszej flaszce wyjął drugą, no i właśnie dlatego o tym wspominam, bo doszliśmy też do trzeciej. To była... Ja w życiu tak krótko pociągiem nie jechałem, jeżeli chodzi o teoretycznie tę geograficzną odległość. To była za każdym razem flaszka jednak troszkę się różniąca od siebie i ja mam takie doświadczenie, że ja mam tak a propos tych szczepionek powiedział ostrożnie, żeby nie mieszać. Ja wiem, że oni mają 7 milionów funtów na to, ale no i tak mnie nikt nie posłucha. Pani Barbara, tak? Kłaniam się, dobry tak, wieczór. Tak, tak. Tak, słucham. Ja, pani Barbara Żeltkowski. Tak. Już mogę? Tak, bardzo proszę. Ja chciałam przypomnieć tak bardzo dużo SLD, znaczy Lewica, mówi o wszystko, żeby było ludziom dobrze i wszystko o ludziach, żeby tylko dobrze było, żeby dobrze im się żyło. Ale ja jestem przedwojenna wiekiem. Pamiętam wojnę, pamiętam wszystkie etapy naszej polityki i przypominam, czy wszyscy zapomnieli, jak Lewica rządziła, był ocet w Polsce? Pani Barbaro, to jest wszystko, co pani nam chciała powiedzieć? Tak, przypomnieć tylko chciałam. Rozumiem. Bardzo uprzejmie dziękuję. Miłego wieczoru, kłaniam się, pozdrawiam. Dzieciom dzisiejszym tego się nie da wytłumaczyć w żaden żywy sposób, o czym pani Barbara powiedziała. One kompletnie tego nie rozumieją. Tak jak nie rozumieją tego, że może nie być internetu, tak? Że kiedyś nie było. Tak nie rozumieją tego, że na półkach stał tylko ocet. No ale to zostawmy. Generalnie ma pani rację, oczywiście, że tak. No ale kto tam będzie pamiętał takie rzeczy? Proszę państwa, dzisiaj rano pan poseł Kropiwnicki był gościem u pana redaktora Rachonia. W programie Jedziemy. No i pan poseł Kropiwnicki tam powiedział między innymi, że cytuję, połączenie kilku komórek to nie jest życie. Mnie, mój przypadkowy zlepek komórek prywatny, to jest piąta klasa,
powiedział dzisiaj rano, że to nie jest uczciwe, że w tej dyskusji na temat powrotu dzieci do szkół w ogóle dzieci nie są dopuszczane do głosu i że to jest wykluczenie. Takiego terminu użyła. No wie, wykluczenie. No. Natomiast wracając do tej pogawędki porannej pana redaktora z panem posłem. Na początku tygodnia Marcin Kierwiński podał, że w ciągu kilku najbliższych dni na pewno zobaczycie państwo prezentację pomysłu całego programu politycznego Platformy Obywatelskiej. Już w sobotę, tak jak państwu wspominałem, partia ma ten program przedstawić. No i pan redaktor Rachoń przywołał wczorajszą wypowiedź pani profesor Magdaleny Środy. Rozmawialiśmy o tym wczoraj. Pani profesor Magdalena Środa tam powiedziała, że nie ma czegoś takiego jak życie człowieka. My możemy na ten temat rozmawiać na moim seminarium filozoficznym. Tak naprawdę każdy, kto jest naukowcem, lekarz najpewniej albo biolog, powie, w którym momencie następują jakie etapy rozwoju zapłodnionych komórek. I teraz, jak na to fundamentalne pytanie, kiedy zaczyna się życie człowieka, odpowiedział pan poseł Robert Kropiwnicki. Bardzo proszę. No, właściwie święty Tomasz próbował już też definiować, kiedy rozpoczyna się życie, więc to naprawdę jest debata, można powiedzieć, stara jak świat i nie ma takiego jednego momentu pewnie, który można powiedzieć, tak, to już jest człowiek, a to nie jest, a to są jeszcze komórki. A pewnie przyjmuje się zazwyczaj, że ten moment wykształcenia układu nerwowego, to jest ten moment, kiedy pojawia się świadomość, ale to są naprawdę specjalistyczne debaty ekspertów i myślę, że politycy powinni raczej w tej sprawie słuchać, a nie narzucać własne opinie. Panie doktorze, ale jeśli politycy mają w tej sprawie słuchać ekspertów, a pani profesor Środa, skoro jest filozofem, wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego, to z pewnością pretenduje do miana eksperta i ona mówi, że idzie dużo dalej niż pan, bo ona mówi, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak początek życia, ale ja tak z perspektywy zwykłego magistra i to nauk politycznych zastanawiam się, czy to nie jest jednak tak, że moment, w którym i to już na poziomie czysto naukowym pojawia się nowe, specyficzne dla konkretnego człowieka DNA, które nie zmieni się aż do śmierci, nie jest momentem, w którym powstaje nowe życie, już zostawiając na boku wszystkie te kwestie, nad którymi musiał się zastanawiać święty Tomasz, bo wówczas jeszcze nie było wiadomo, że istnieje coś takiego jak DNA, bo to wiadomo, zdaje się, od lat 60. wieku XX. Ale wiedziano, że łączą się komórki i powstaje coś nowego. I to coś to właśnie, czy to nie jest życie przypadkiem? To jest pytanie o to, czy zygota, czy połączenie tam kilku komórek, czy to już jest życie. No, a pan jak sobie się, na to pytanie? Jednak niekoniecznie. Że to nie jest, a tam już jest DNA to, i pan już by uznał, że to jest świadome życie. Znaczy świadome. Ja raczej no to jest życie, w kierunku tak? takim, że w momencie, ja tak kiedy mówię. Pojawia się pewna świadomość, kiedy pojawia się układ nerwowy i reagowanie na bodźce, to wtedy jest już życie, że to jest świadome działanie danego organizmu. A tu jednak w momencie, kiedy jest połączenie kilku komórek, no to ciężko nazwać, że to już jest życie. Tak, sobie wynotowałem. Reagowanie na bodźce, pojawia się pewna świadomość. Chodzi o to, kiedy jest życie. Jak jest reagowanie na bodźce i pojawia się pewna świadomość. To mi przypomniało, że w dawnych czasach, no tego reżimu co upadł, no co pani dzwoniła i mówiła pani Basia, że tam tylko ocet mieli do zaoferowania. Było coś takiego jak strajk na uczelni i ja byłem lekarzem strajkowym. Zostałem wezwany do nagłego przypadku, do akademika do nagłego przypadku, bo chłopaki sobie robili bimber, ale robili pierwszy raz, no to tak nie bardzo wiedzieli, jak to się robi. I jeden bardzo niecierpliwy zjadł ten zacier, bo już się nie mógł doczekać, aż tam nakapie. Proszę państwa, ja zastałem, no nie denata, bo przeżył, tak? Ja zastałem to życie w tej formie, o którym mówił właśnie pan poseł Robert Kropiwnicki, że nie reaguje na bodźce, nie ma świadomości, ale to w dalszym ciągu było życie. Uratowaliśmy to ludzkie życie. Wezwane pogotowie przyjechało bardzo szybko i tak dalej, i tak dalej. To, co oni plotą na ten temat, to jest coś po prostu, ja nie wiem, Boże. Kto ich tej biologii uczył? Przepraszam bardzo, pani Jolanta? Tak, dobry wieczór. Dobry wieczór, kłaniam się.
Ja w sprawie pogubionych pań, czy pań z macicami, czy jak one tam się zwią, mają problem z nazwaniem swojego strajku. Ja proponuję, że to jest strajk Herodówek. Wprawdzie Herod zabijał dzieci po narodzeniu, no ale one już to też chcą robić. Więc myślę, że to takie, o, idą Herodówki, to wiadomo kto, o kogo chodzi. To było tyle ode mnie. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia. Wszystkiego dobrego. Osoby z macicami, tak? Herodówki. No dobrze. A propos, jak się dowiedziała Polska Agencja Prasowa, bardzo poważne kłopoty ma taka właśnie Herodówka, gwiazda TVN-u. Chodzi o babcię Kasię. Nie wiem, czy państwo kojarzą taką osobę. Ostatnio babcia Kasia przekonywała, że została bardzo brutalnie potraktowana przez polską policję. Jakieś drastyczne w ogóle sceny, zdzieranie majtek, wyrywanie biustonosza. Na pewno państwo słyszeli o tym. Oczywiście policja zaprzeczyła, twierdzą, że mają nagrania i tak dalej. No zobaczymy, jak się sprawa będzie rozwijała. W każdym razie, jak się okazuje, ta pani, ta babcia Kasia, ma bardzo poważne kłopoty z prawem. Akt oskarżenia przeciwko babci Kasi został skierowany do Śródmiejskiego Sądu Rejonowego pod koniec stycznia. Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ zarzuca Katarzynie A, czyli tej babci Kasi, że 19 grudnia podczas protestu pamięci ofiar Kościoła Katolickiego pod Kościołem Świętego Krzyża w Warszawie znieważyła dwóch funkcjonariuszy policji podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych, miała używać wobec funkcjonariuszy słów wulgarnych i powszechnie uznawanych za obelżywe oraz, uwaga, opluć mundur jednego z policjantów. I teraz pani Katarzynie A, babci Kasi, której się zarzuca również naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy poprzez ich kopanie oraz odpychanie, grozi 3 lata pozbawienia wolności. Ja przypominam, że niedawno została skazana ta fotoreporterka Gazety Wyborczej. No być może państwo kojarzą, to też była swego czasu przecież bardzo głośna sprawa, bo to na całą Europę był wrzask, jak to u nas dławią wolność mediów, wolność prasy, że biją dziennikarzy i tak dalej. Tam chodziło o to, że ta niewiasta się zachowywała jak najlepsza demonstrantka, a w momencie, kiedy zaczął ją ten policjant delikatnie odrywać od tej bramy Ministerstwa Edukacji Narodowej, a to wtedy ona wyjęła aparat, pstrykała mu fleszem zdjęcia i tak dalej. No więc ona została skazana już, ta fotoreporterka. No i teraz następna pewnie będzie babcia Kasia, czyli co? No totalitarny reżim szaleje, terror, szykany, represje. Aż by się chciało zawołać tak po cichu: Polska wolna od faszyzmu, Polska wolna. Dlaczego ja tak szeptem? Bo proszę państwa, się różni ludzie kręcą na korytarzu, ja nie wszystkich znam, ja wiem, wyjdę, potem w dziób dostanę, no to co ja się będę tak wyrywał. Z takich spraw absolutnie poważnych i takich spraw, o których trzeba mówić z absolutną uważnością, słowa mi zabrakło. Ja przeczytałem dzisiaj naprawdę wstrząsający wywiad pani redaktor Małgorzaty Wołczyk z pewną Hiszpanką, ale to za chwilę. Przepraszam bardzo, pan Mirosław? Tak. Tak, słucham. Dobry wieczór, panie Mirosławie. Pan Mirosław z Piotrkowa. Kłaniam się. Tak. Wie pan, ja w takiej sprawie. Ja to już mam 81 lat. Na wojnę pamiętam, wszystko pamiętam. I jak miałem 10 lat, byłem na pogrzebie swojej ciotki. No i co się okazuje? Ano ciocia miała 3 dzieci. Nie chciała mieć 4. No i jakaś babka jej pomogła, tylko kiepsko i zmarła. Ja bym zrobił temat tak. W ogóle o kobietach nie gadać. Trzeba zrobić jedną rzecz. Niech lekarze mają jakiś przepis, który tą kobietę tak zrobią, czy tak.
bo proszę pana, no jeszcze trochę, to musimy zrobić te jakąś rzecz, że jak się ktoś powiesi, to co teraz te sprawa będziemy robić? On się powiesi, tyle. Kobieta się powiesi, trudno. I zróbmy to tak po ludzku, bo my za dużo gadamy, gadamy, a życie jest bardzo krótkie. Ja muszę wam powiedzieć, że ja też miałem syna, 40 lat żył tylko. Sąsiadki miały, ta sąsiadka miała córkę, to przez 36 lat to tylko mówiła, no i teraz kiedyś w telewizji występowała babka, która się opiekowała takimi dziećmi. Mówi, proszę państwa, mówi, to jest dopiero tragedia. Ta kobieta, mówi, jak przyszła i patrzyła na dzieci, płakała i ja z nią. Czyli my nie mamy jeszcze tych jak to się nazywają, instrumentów, żeby same te dzieci wychowały. Te dzieci wychowuje człowiek. Także uważam, że tak powinniśmy podejść do sprawy spokojnie, nie kłócić się, bo temat to nie jest pierwszy. To jest temat kupy lat wstecz i on nie ostatni jest. U papieża przecież też wprowadzili te. No jak to się nazywa? No mniejsza z tym. I teraz druga sprawa. Ja oglądam wszystkie telewizje. Jestem niezależny, bo mnie to wszystko tego. I proszę państwa, jak włączę telewizję, to ja mówię Kaczyńskiego, to ja tylko słyszę Tusk, ten Wałęsa, jeszcze ten prezydent chyba Warszawy. No weźmy się w kupę, gadajmy porządne rzeczy, bo przecież nie kto inny, tylko ten przed wojną Niemiec powiedział, niech dajcie władzę, to oni się sami rozwalą. No i tak wygląda, jeden na drugiego. Pan to też tak mówi, bo panu płacą, ale niech pan kulturalnie to mówi, to nie są ludzie. My mówimy o tych, o komunistach. Komunistów to my wygonili w 65 roku, chyba że wrócili. A Macierewicz to on się chciał zapisać do loży masońskiej, tylko loża masońskiego nie chciała przyjąć. Ja mu to mówiłem. On tylko się czerwony zrobił i tego. To w loży masońskiej to się do kościoła chodzi? Chyba nie. No, dziękuję. Niech pan na to zwróci uwagę. Mówił panu człowiek, no, wykształcony co za tym. I jeszcze jedna rzecz. Ja byłem w wojsku, tam gdzie Macierewicz pochodzi. Codziennie na lotnisku. I ciekawe, co on mi odpowiedział. Jak kiedyś samolot, brakło mu benzyny, ale lądował. I niech on mi powie, ile razy on się odbił od ziemi. Niech on mi powie. Bo ja wiem ile. To głowa boli. Także trochę mówię, Polacy, dojdźmy do siebie, bo my się zarżniemy. Zarżniemy się jeden na drugiego. Żeśmy ze Stanów przywlekli to dziadostwo i się kłócimy jak te głupie barany, no to dajcie spokój, no to się tak nie da, no. Na Wałęsę jadą i tak dalej. Ja na Wałęsę nigdy nie głosowałem i powiedziałem swojemu szwagrowi, nie głosuj na Wałęsę, bo to jest człowiek, który nie skończył nawet technikum. Nie może taki człowiek być prezydentem. A my teraz robimy z niego jakiegoś... Miał takie szczęście, niech sobie żyje. Tusk miał szczęście mieć kasę, niech się żyje. Nie strzelajmy tak jeden do drugiego. Do widzenia. Wszystkiego dobrego, panie Mirosławie. Pozdrawiam serdecznie. Pan fatalnie trafił, bo pan trafił na człowieka, który uwielbia pana ministra Antoniego Macierewicza i bardzo go szanuje przy okazji. A tak poza tym, to wie pan co? Co ja będę panu w głowie rozświetlał?
na stare lata. Niech pan sobie tak żyje, jak pan żyje i oby panu dobrze było. Wracając do tej rozmowy, polecam państwu tę rozmowę. To jest naprawdę wstrząsająca rozmowa. Ja jej nie będę przytaczał tutaj w telewizji, bo to nie jest miejsce i czas. Rozmowa pani redaktor Małgorzaty Wołczyk z panią o przepięknym imieniu Polonia, Polonia Castellanos, prezes Hiszpańskiego Stowarzyszenia Prawników Chrześcijańskich, o aborcji, o tym, jak wygląda ta aborcja w Hiszpanii i również o tym, co pani radzi nam, co pani radzi nam zrobić z tym bardzo trudnym tematem. Jest to rozmowa, która pokazuje, do czego to wszystko może doprowadzić, tak? My jesteśmy teraz w takim samym momencie, jeżeli chodzi o tę ideologię gender, o tę ideologię LGBT. To też jest tak, że nam wmawiają, że nie, to tylko przecież raptem jakieś związki nieformalne, tu nie chodzi o małżeństwa, potem będzie adopcja dzieci i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie tak samo jest rozgrywana ta kwestia aborcji. Bardzo uprzejmie państwa proszę zerknąć na portal do rzeczy i przeczytać sobie tę rozmowę pani redaktor Wołczyk z panią Polonią Castellanos. Kłaniam się, pozdrawiam serdecznie. Zobaczymy się w poniedziałek. Jak się zobaczymy, bo jakoś tak się czuję dzisiaj, że tak coś po mnie łazi. No ale może to tylko strachy na lachy. Dziękuję uprzejmie. Najlepszego. Pozdrawiam.